Witajcie serdecznie, jest styczeń, środek zimy, jesteśmy po sezonie imprezowo-weselnym i zima to dla mnie taki okres, w którym przygotowuję swój sprzęt, serwisuję, czyszczę i jeśli coś tego wymaga, to przeprowadzam naprawy. A że już jestem taki, jak jestem, że zanim sprzęt, który się zepsuje, zastąpię nowym, kupię, wymienię, czy wyślę na serwis po gwarancji, to staram się naprawić coś we własnym zakresie. Jeśli czegoś nie potrafię, no to uczę, ciągle się uczę, jak nasz sławny wieszczy narodowy, zresztą wiecie, który. I dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o urządzeniach, które są bardzo, bardzo popularne. Można powiedzieć, że co drugi, trzeci czy co piąty z Was na pewno spotkał się z nimi, używa je na scenie na co dzień. Mowa tutaj o beleczkach LED. Tak zwanych popularnych 24x3 W. Belki te występują z różnych firm. Słuchajcie, ja tutaj mam przed sobą Pixelbara MK2 z firmy Light4Me. Dystrybutorem Light4Me, jak wiecie, jest to marka firmy Music Express. I dzisiaj pokażę Wam i opowiem troszeczkę o najpopularniejszych usterkach, które trapią ten sprzęt. Bo słuchajcie, kupujecie taką belkę, ja mam akurat ich 64, no dokładnie 63, bo jedna się już tak zepsuła, że nie jestem w stanie jej samodzielnie naprawić i została dawcą części dla pozostałych. I często zdarza się tak, że kupujecie ten sprzęt w momencie zakupu, nie wiem, ta belka kosztowała 270, 300 zł, 400. Macie na to 2 lata gwarancji i okej, jeśli usterka dzieje się w okresie gwarancyjnym, wysyłacie do producenta, do importera, do sprzedawcy. On to wysyła dalej, naprawia, etc. I dostajecie teoretycznie sprawny sprzęt z powrotem. A co po gwarancji? I wielu z Was pewnie taką belkę, która nie działa, nie świeci, zepsuła się, czy ma jakieś inne problemy, o których zaraz opowiem, wyrzuciłaby śmietnik. Ja postanowiłem, że dam im drugie życie. No zresztą taki już jestem, tak jak mówiłem, każdemu urządzeniu, które się psuje, staram się pomóc naprawić. No tak, tak to już mnie Bozia stworzyła. Słuchajcie, i dzisiaj na podstawie tych belek, bo te belki występują pod wieloma markami. Jest to, nie wiem, Fractal, jakieś LightGo i wszystkie inne, które wyglądają bardzo, bardzo podobnie i mają chociażby takie moduły po 3 diody, czy też po 6, to jest robione bardzo, bardzo podobnie. Trapią podobne usterki. I słuchajcie, najważniejsza rzecz, która trapi, znaczy kilka głównych usterek, która trapi takie belki. Usterki są w większości dość proste do naprawy. I słuchajcie, zdarza się tak, że takie belki łączycie urządzeniami szeregowo, czyli tu wpinacie prąd i ta belka wysyła prąd dalej. Musicie wiedzieć, że bezpiecznik w takiej belce ma 3 ampery. 3 ampery razy 230 V to jest jakieś 720 W. Taka belka ma pobór prądu W80 i gdy tych belek podłączycie, podaj dalej sztuk 7, 8 czy też 9, przy włączeniu do prądu w pierwszej belce wysiada bezpiecznik. Często efektownie, z delikatnym wybuchem, dymkiem, smrodkiem, a Wy macie wow, wszystko zgasło, co to się stało. Często wysadza bezpiecznik nawet na sali, zdarzają się takie rzeczy. Takich belek nie podłączamy w ilości większej niż 6-7. To taki protip na start. Drugi taki protip jest taki, że te belki mają ustawienia kolorów RGB, czy też macie wersję RGB W, diody czterokolorowe. Jak łączycie ze sobą kolory, czy też ustawiacie kolor pojedynczy, starajcie się wartość tych kolorów nie przekraczać 180 w przypadku łączeniu kolorów ze sobą 2-3, a jeśli pojedynczy kolor, nie przekraczajcie 200. Dlaczego? Te belki nie mają żadnych wentylatorów w środku, one są całe metalowe, tutaj cała obudowa odbiera ciepło z diod, z panelu diod, który jest oczywiście aluminiowy, zasilacz jest przyklejony, przykręcony do podstawy, to wszystko się grzeje, belka cała się nagrzewa. Do takiego poziomu, że potrafi w lecie, gdzie jest gorąco na sali, naprawdę po prostu parzyć i skracacie żywotność tych diod. Kończą się zasilacze, wypalają się LEDy, puszczają luty, etc. Ustawiacie kolory, tak jak powiedziałem, jeśli 2-3, maksymalnie 180 natężenia kolorów, jeśli 1, 200. Uwierzcie mi, sprawdzone, nie ma sensu skracania żywotności tych belek pomiędzy ustawieniem 180 a 255. Różnicy wielkiej, koloru nasycenia, nie ma siły światła, nie ma
a belka się naprawdę zdecydowanie mniej grzeje. Sprawdzone. Też jak robię sobie na przykład biały, to nie ustawiam gotowego presetu, tego, który wszystkie diody świecą na maksa, tylko ustawiam 3 po 180, po 150, tak żeby po prostu barwa mi pasowała. To taki bardzo ważny protip numer 2, a pierwszy był z łączeniem belek. Przechodzimy do usterek, które trapią te belki. Jako że mam je od roku 2016-17 i przez ten okres dokupowałem troszeczkę tych belek i uzbierało się ich sporo i używam ich sporo, co tydzień zresztą w sezonie, wiem, co te belki trapi. I teraz tak, pierwsza kwestia to wybuchające bezpieczniki, kupcie sobie, nie ma problemu. Polecam, bo po prostu same są takiej jakości, że czasami wpinasz i bucha, wkładasz nowy i belka świeci dalej, ale to przyjmijmy, że to nie jest usterka. Pierwsza kwestia to pękające boczki, ale boczki możecie kupić w zamienniku już chłopaki, czy też nawet firma sprzedaje metalowe. Ja kupiłem jeszcze sobie 100 sztuk plastikowych, to wymieniam na bieżąco. To się zdarza, ktoś stanie na to i tak dalej. Boczek kosztuje tam jakieś 10, 15, 20 zł, zależnie jaki, może 25 i zależnie czy plastikowy, czy metalowy. Jak wymienicie na metalowe, to problemu nie ma. Ja mam plastikowe i sobie tam na bieżąco w sezonie te 10 sztuk naprawię. To są usterki, które bardzo łatwo naprawić boczki, bo wykręcacie 4 śrubki, wkręcacie nowe i już. Natomiast problem jest wtedy, kiedy wpinacie belkę do prądu i okazuje się, że na przykład jakiś panel 3 diod w tym przypadku, bo diody są połączone tak jakby szeregowo, co 3 sztuki, w jakimś panelu nie działa dany kolor. Typu zdechu czerwony, niebieski, zielony, to są akurat belki RGB, a pozostałe normalnie świecą 3 kolorami. Jednocześnie tutaj pozostałe 2 kolory na tym świecą. Co się dzieje w takim przypadku? Najczęstszym problemem, który odkryłem, są po prostu zimne luty. Luty, jak wiecie, po pewnym roku stały się tak zwane bezołowiowe, tam dla oszczędności planety, ekologii, blablabla, to się nie będziemy zagłębiać. Dodatkowo cyny, która jest nałożona, jest tak mało, że te w ogóle LEDy są zgrzewane na jakąś pastę, jakby cyny w ogóle nie było. I zdarza się po prostu to, że są tutaj zimne luty. Za chwileczkę zabiorę Was na stół, pokażę Wam, jak to sprawdzić. Mniej popularną usterką jest to, że po sprawdzeniu LEDów okazuje się, że po prostu LEDy się wypalają. Wypalają się od tego, że są wysilone, że nie odprowadzane jest z nich ciepło, że po prostu wyświeciły ilość godzin i się zepsuły. Wtedy takiego LEDa trzeba wylutować, wlutować na nowo. To jest usterka mniej popularna. Na 7 lat, jak użytkuję te belki, zdarzyło mi się w sumie 4-5 belek, że wlutowałem LEDy. I co więcej, tych belek co 2 lata kupowałem kilka, robią je różne Chińczyki i zdarza się, że w jednych czy w drugich są inne diody, to znaczy układ kolorów na pinach jest różny i mam taką serię belek, do których nie jestem w stanie dokupić diod, na przykład za mną tutaj świeci, choć nie widać, nie jestem w stanie dokupić diod, gdy wlutuję inne diody, no to wiadomo, inaczej świecą kolory. No oczywiście diody można zamówić u Chińczyka, 5000 sztuk minimum, już testowałem temat, ale no odpuściłem sobie po prostu i tyle. Kolejna usterka, która trapi te belki, zdarzyło mi się w sumie już jakieś 4-5 sztuk, to po prostu wybuchające, kończące się, topiące się zasilacze, odpadają z nich części i tyle. Efekt jest po prostu taki, że wpinacie do prądu taką beleczkę i ona się nie włącza. I oczywiście po sprawdzeniu bezpiecznika, że jest cały, belka się nie włącza. Często zasilacze buczą, bzyczą, to już ich ostatnie tchnienia. Często po prostu wybuchają, nie da się ich włączyć, a czasami uszkodzenie zasilacza powoduje wywalenie bezpiecznika w domu, na sali, gdzie tam byście go wpinali. Zdarzyła mi się również awaria wyświetlacza, który po prostu tutaj zaczął wyświetlać połowę literek i dopóki dało się to używać, to się dało. Jak już się nie dało, to wyciągnąłem zasilacz akurat z dawcy belek, z dawcy, której nie byłem w stanie naprawić, to wymieniłem sobie wyświetlacz. Natomiast inne awarie się nie zdarzają, to znaczy zdarzyła mi się jeszcze taka awaria, że pół belek działało w kolor, pół świeciło po prostu na biało, no to tutaj sprawdzam wszystkie luty. Czasami się uda naprawić, czasami nie. Jeśli się naprawić nie da, to taka belka ląduje albo jako dawca części, albo tutaj za mną w studio, gdzie ustawiam to w inny sposób, że sobie to po prostu działa. Tyle, jeśli chodzi o te belki. Słuchajcie, to jest... sobie położę. To jest bardzo, bardzo prosty temat. Większość usterek jesteście w stanie zdiagnozować i naprawić sami. Niedużym kosztem, we własnym zakresie. I teraz, co będziecie do tego potrzebować? Pierwsze narzędzie, pierwsze urządzenie to albo wkrętarka,
i czy też albo śrubokręt krzyżakowy, czy też tam zwany z końcówką Philips, czy też PZ-kę nawet można użyć. Po prostu krzyżakowy śrubokręt w różnych rozmiarach, bo przydadzą Wam się różne. Druga rzecz to jest multimetr. Urządzenie, które kosztuje niewiele, ten akurat koło stówki, są takie za 30-50 zł, a pozwala Wam testować diody LED. I za chwileczkę Wam pokażę, w jaki sposób będzie można to testować. I jeśli stwierdzicie, że diody są uszkodzone, to na pewno przyda Wam się lutownica. Czy też kolbowa, czy też jakaś mała, tania stacja lutownicza. Za chwileczkę Wam pokażę moją, bo jest niedroga. No i tak naprawdę tyle narzędzi, które przydaje nam się do naprawy tych belek, tych urządzeń. Nie trzeba do tego żadnej skomplikowanej elektronicznej wiedzy, do tych prostych napraw, które najczęściej trapią te urządzenia. Więc zanim, drogi widzu, wyrzucisz te urządzenia na śmietnik, zanim wyślesz do producenta na płatną naprawę i diagnozę, która po gwarancji kosztuje tyle, co to urządzenie nowe, co się oczywiście nie opłaca, to postaraj się, oglądając ten odcinek, samemu spróbować naprawić takie urządzenia ze mną. Ja nazywam się Jerzy Strużycki, oglądasz kanał Akademii Keyboardway, a to jest seria odcinków Keyboardway Service, którym pokazuję Wam, jak naprawiać różne rzeczy. Tutaj macie akurat na żywo przykład belki, która wróciła też od mojego brata, bo robił dekoracje światłem i po prostu stwierdziła, że przestanie działać. Wpinam przewód do prądu, przewód oczywiście wpięty do kontaktu, do gniazda, i efektu nie ma żadnego. Ani nie zaświeca się wyświetlacz, ani nic nie mruga, ani nic nie pulsuje, ani nie zapalają się LEDy. No to od czego zaczynamy w takim przypadku? To jest usterka numer 1. Od sprawdzenia bezpiecznika. Bezpiecznik znajduje się tutaj w takiej obudowie. Proszę bardzo. I myślę, że widać tutaj łatwo sprawdzić. W tym przypadku tak wygląda. Postaram się to wyostrzyć tutaj. O, na dłoni widać. Tak wygląda bezpiecznik. Jest upalony. Pytanie dlaczego? Czy spalił się zasilacz i bezpiecznik wybuchł i włożę nowy bezpiecznik, listwa będzie działać? Czy po prostu włożę nowy bezpiecznik i wybuchnie z powrotem znakiem tego, że uszkodzony będzie zasilacz w takich belkach? Sprawdźmy to. Tu mam woreczek z bezpiecznikami. Rzeczy są niedrogie. Kosztują raptem kilka złotych. Tu jest nowy bezpiecznik, wkładamy go w obudowę, sprawdzamy, że siedzi dobrze, po czym wciskamy w gniazdo na belce i zobaczymy, co stanie się teraz. Jeśli uszkodzony będzie zasilacz, to albo znowu wybuchnie bezpiecznik, albo wysadzi bezpieczniki w chacie. Zaraz sprawdzimy. Uwaga, fajnie by było, żeby przy trzymaniu nie dotykać belki, jakby było jakieś przebicie. No i w tym przypadku chyba słyszeliście, belka mrugnęła. Ale efekty mamy jak na załączonym obrazku. Macie na żywo przykład, że uszkodził się na 90% zasilacz. Nasz nowy bezpiecznik właśnie wygląda na zmielony. Czarny w środku wybuchu. I w tym przypadku będę wymieniał zasilacz. Słuchajcie, usterka zasilacza jest najdroższą usterką, jaka Wam się może zdarzyć w tych belkach. Tutaj jest nowy zasilacz. Zasilacze takie do kupienia są chociażby w firmie Music Express. Chłopaki mają to normalnie na stanie, bo są przygotowani też na takie naprawy i ja te zasilacze u nich nabyłem. Natomiast nic nie stanowi na przeszkodzie, żebyście takie zasilacze, nie wiem, nabyli inną drogą. Natomiast z tego, co szukałem, to najtaniej kupiłem u chłopaków i ciężko było mi znaleźć identyczne. Niemniej jednak te zasilacze i tak nie pasują idealnie do tych belek, zależnie jaka wersja. Czasami zdarzają się różne tutaj przyłącza, ale to nie stanowi problemu. Zawsze kabelek można obciąć i podłączyć na śrubki. To nie ma najmniejszego problemu. Tak wygląda zasilacz. Proste urządzenie. Tu strona prądu zmiennego, tu strona prądu stałego do LEDów. Tutaj jest do zasilania, więc możemy przystąpić do wymiany. Całą procedurę zaczynamy od odkręcenia boczków, które trzymają się na czterech śrubkach z jednej strony.
tu macie od razu uszkodzony boczek. Boczek brzydko brzmi, ale tak się mówi. To też sobie od razu wymienimy, naprawimy. Śrubki odkładamy w jedno miejsce. Tutaj czasami się wysypują jakieś pękające obudowy LEDów. To też normalne w tych urządzeniach, jak coś wam lata w środku tych belek, to po prostu takie plastikowe kosze, w których siedzą soczewki, pękają od rzucania, stawania na te belki, czy też od przeciążeń. Jakiś, co naprawę, to zawsze z belek jakieś plastiki wysypuje. Dobrze, boczki mam odkręcone. Tutaj sobie też, o, tutaj nic nie wypadło. Kolejną kwestią jest odkręcenie przedniego panelu. Tu mam z drugiej belki taki panel zdemontowany. To jest panel, który dociska soczewki do obudowy. I ten panel trzyma się na również śrubeczkach. Następnie ściągamy panel, który dociska soczewki i naszemu widokowi ujawiają się właśnie soczewki z czarnymi obudowami. Teraz te soczewki można sobie wyciągnąć. Natomiast my nie zawsze będziemy potrzebowali je wyciągać, ale w tym przypadku może się tak okazać, że po prostu wypadną. Ja nie lubię ich wkładać z powrotem, więc postaram się wyciągnąć tylko tyle, ile będzie trzeba. O, tu macie plastikowe koszyki, które jak widać sypią się, kruszą w rękach. Tu już jest popękany taki koszyk. Ten koszyk powoduje, że światło lepiej się rozprasza po prostu w soczewce. Natomiast jak tych koszyków nie będzie, będą pęknięte, to też wielkiej tragedii nie ma. Taka belka będzie jako tako świecić dalej. Niemniej jednak to są właśnie takie rzeczy, które po prostu pękają. Zasilacz kryje się mniej więcej w tej części. I teraz tak. Ta belka jest podzielona na dwa panele LEDowe, jak widzicie. Dwa moduły po 12 LEDów z jednej i z drugiej. Moduły te są połączone kabelkami, które przenoszą prąd, więc wypinamy pierwszą wtyczkę, która nas interesuje. To jest wtyczka numer 1, która nas interesuje. Tutaj w tym miejscu jest wtyczka numer 2, która nas interesuje do wypięcia. To jest wtyczka od sygnału DMX. Ją też musimy wypiąć. Wtyczki te wychodzą bez większego problemu, ale zdarzyła się seria, że wtyczki wszystkie były pozaklejane takim specjalnym klejem. Jakiś tam Chińczyk miał fantazję, wyobraźnię. Kolejną rzeczą, którą musimy zrobić, jest wysunięcie tego panelu, żeby było widać zasilacz. O, zasilacz widać tutaj już w tym miejscu się pojawia. Natomiast jak widzicie, tego panelu nie mogę wysunąć dalej, bo przewód prądowy czerwony jest wpięty do takiego ustrojstwa, do takiego urządzonka, które nazywa się w tym przypadku termostatem. Ono jest zabezpieczeniem termicznym, żeby tutaj nie daj Boże nic się nie zepsuło, kiedy przekroczy tam bodajże 60 czy 70 stopni jest ten termostat. To wypina plusa głównego, który idzie od zasilacza i belki nie dostają prądu. Mi osobiście nie zdarzyło się nagrzać belki do takiej temperatury, ale dobrze wiedzieć, że takie zabezpieczenie też jest. Wtyczki, wsuwki dokładnie konektorowe. Polecam wypiąć szczypcami, kombinerkami, więc tutaj was skłamałem na początku. Przyda się kolejne urządzenie do tego. Sobie tą wtyczkę delikatnie podegnę do góry, bo niestety rękami nie da się ich wyciągnąć tak łatwo, bo siedzą strasznie mocno. Po wypięciu takiej wtyczki już mamy dostęp do naszego panelu, żeby go bardziej odsunąć. Ale zanim go odsuniemy na maksa, jeszcze trzeba wykręcić tutaj minusowy przewód od zasilacza i plusowy od zasilacza i zasilacz będziemy mieli już na wierzchu. Ale jak widzicie, o, zasilacz ten jest inny, bo jest mniejszy,
ale nic nie stanowi na przeszkodzie, żeby go zamontować. Jest tylko jeden minus, że ta wersja zasilacza jest inna niż tamta i nie zgadzają się otwory montażowe pod spodem, więc tutaj pod spód przykleję piankową taśmę dwustronną, żeby ten zasilacz się nam trzymał i nie latał w obudowie. Tutaj jak widzicie również ten zasilacz ma wtyczkę do prądu trzypinową, która ma plus i minus, czyli neutralny i fazowy przewód, bądźmy tutaj fachowi chociaż trochę, a tak zwane uziemienie jest przypięte do obudowy. W tym zasilaczu mamy trzy wejścia, ale nie stanowi problemu, żebyśmy podłączyli dwa, bo uziemienie i tak idzie do obudowy. Natomiast żeby te kable podłączyć do tego zasilacza, no to będziemy musieli je ciachnąć. W tym wypadku ja sobie wyciągnę piny z wtyczki, utnę, mam to sprawdzone i włożę już do tego zasilacza. Więc możemy przystąpić do odkręcenia przewodów, które wychodzą już z zasilacza czarnego i czerwonego. Wtyczkę mamy wypiętą i na koniec jeszcze niestety ten zasilacz trzyma się spod spodu śrubkami. I w sumie tam są dwie śrubki, które widać tutaj. Ja Wam je pokażę. I te śrubki powinienem tak naprawdę odkręcić na samym początku. Więc niechaj to będzie dla Was krok pierwszy w diagnozie. Jeśli już diagnozujecie, że to jest zasilacz faktycznie, to niechaj to będzie krok pierwszy, wykręcenie tych śrubek. Bo teraz jak obrócę ten mój LED bar, to te wszystkie luźne diody, które są tutaj, po prostu się wysypią. Natomiast ja sobie go zsunę delikatnie z biurka i odkręcę to spod spodu tak, żebym nie miał z tym najmniejszego problemu. Te śrubeczki tam są naprawdę maciupkie i teraz taki zasilacz z powodzeniem wyciągamy. Mamy go tutaj przed sobą. Jako że piankowej taśmy w domu dwustronnej nie znalazłem, ale mam takie magiczne cudo, które nazywa się Tesa Power Strips. Nie żebym reklamował, to są takie... taka mega wytrzymała taśma dwustronna do wieszania na ścianie różnych haków i innych tego tematu ustrojstw. No dobrze, przystępujemy do... nie udało mi się kawałka ściągnąć, ale to nie ma problemu. Przystępujemy do włożenia takiego zasilacza, oczywiście odpowiednią stroną. Tu jest plus, minus, to będzie strona do LEDów, bo LEDy to prąd stały, tutaj nigdy nie ma uziemienia. Uziemienie jest po tak zwanej stronie pierwotnej zasilacza. I ten zasilacz sobie przymocujemy. A no na przykład tak. Ja pozwolę sobie go tutaj docisnąć do obudowy, żeby on nam nie latał, żeby nasza taśma go złapała. O, i on się już na naszej tesie trzyma i raczej sobie samodzielnie stąd nie ucieknie. Następnie zajmiemy się pinami z wtyczki. Ja postaram się je po prostu wyciągnąć stąd. O. Jak się je zgniecie, to piny z wtyczki wychodzą. Mam nadzieję, że widać dobrze. I teraz te piny, oczywiście przewód fazowy musimy podłączyć pod L, przewód neutralny musimy podłączyć pod N, ale te piny nam będą w tym przeszkadzać. I z doświadczenia wiem, że można je, te końcówki, wyciąć, a można je po prostu wyłamać, co też mam przetestowane. W ostatnich się udało, tutaj widzę, jest ciężej. To sobie po prostu ciachniemy. Cyk. I ciachniemy, cyk. Kable mamy spokojnie zakończone metalowymi końcówkami, które można włożyć do zasilacza i z powodzeniem przymontować. Do tego celu sobie tylko odkręcimy śrubeczki. Teraz L wkładamy pod śrubeczkę lewą. Mam nadzieję, że będzie dobrze widać. Jeśli siedzi dobrze, dociągamy śrubą. Oczywiście nie za mocno.
To nie jest śruba od koła samochodowego, tylko mały zasilacz. Byście nie poprzeciągali gwintów, bo szkoda urządzeń. Drugi, niebieski, podpinamy do neutralnego. Fachowo tak naprawdę to powinienem te kable tutaj mocno oskurować i podłączyć sam miedziany rdzeń, ale w tym przypadku to nie ma znaczenia. Prądy płynące tutaj nie są wielkie, a i tak styk zyskujemy bardzo dobry, bez najmniejszego problemu. Działający, przetestowane. Sprawdzamy, czy kable są zamocowane dobrze, czy nam nie wypadają z zasilacza. W tym przypadku już mamy podłączony prąd, który idzie do zasilacza. Zostało nam podłączyć nasze czarno-czerwone przewody, które odkręciliśmy z tamtego zasilacza do tego nowego, po tej stronie już tutaj, tak zwanego prądu przetworzonego, stałego. I plusik do termostatu, który mamy tutaj. Czarne oczywiście, jak wiecie, idą do minusa, czerwone idą do plusa, ale takich podstaw to chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć. A jeśli trzeba, to już macie wytłumaczone. Staramy się włożyć jedno. Staramy się włożyć drugie. Jeśli się nie da, można mocniej odkręcić śrubkę, by spokojnie styk był pewny. O, mamy jedno, mamy drugie. Skręcamy, żeby blaszka docisnęła. Próbujemy wyciągnąć delikatnie jeden i drugi, sprawdzamy, upewniamy się, że siedzi dobrze. W tym przypadku siedzi dobrze. I teraz główny plus z zasilacza, który idzie do termostatu, podłączamy do plusa. I upewniamy się, że siedzi dobrze. To jest raz. Kolejny temat to podłączenie plusa do belek idącego, do termostatu, cyk. I teraz możemy śmialutko te LEDy dosunąć, kable można schować, tutaj w tej części belki jest takie wycięcie, bo te płytki się muszą zejść ze sobą, wycięcie na te przewody, ale to zaraz zobaczymy, jak się to dosunie. Te przewody trzeba po prostu włożyć w to wycięcie, schować tutaj, żeby to miało ręce i nogi. Ja się dzisiaj tutaj nie doświetlam lampą z góry, mam nadzieję, że to będzie widać i że będzie ok. No dobra, mamy to złączone. Teraz te LEDy sobie wyrównujemy w obudowie. Podpinamy połączenie tutaj. To też jest data out, widzę, to też jest DMX-owa wtyczka, bo DMX jest zasilany. DMX jest przekazywany z tego panelu tą wtyczką i leci sobie do drugiej części belek i wtyczkę podpinamy. Też nie jest jakoś mega trudno, te wtyczki do siebie w miarę pasują. Raczej nie da się wyrwać kabli z wtyczek, ale co zdolniejsi, może im się uda. Oczywiście wkładamy nowy bezpiecznik w obudowę. Ja ten bezpiecznik już włożyłem. No i zostaje nam sprawdzić, czy nasza belka, zanim oczywiście ją skręcimy, czy nasza belka to przeżyła, przeżyje i czy będzie działać. Jesteście ciekawi? Bo ja mocno. Sprawdzamy. Pozwolę sobie ją delikatnie tylko obrócić. I uwaga. Zobaczymy, gdzie mamy gniazdo prądowe. O, tutaj. Tu jest przewód. Standardowo nie będę trzymał obudowy. Wpinamy do prądu. I voilà! I nasza belka świeci, działa bez problemu. Zostało nam skręcić, założyć LEDy. W odwrotnej kolejności skręcić górę, na koniec boczki. Ja już sobie nowy boczek z garażu też przyniosłem, za chwileczkę wymienię. I to jest naprawiona we własnym zakresie, szczerze w 20-30 minut, belka LED Pixel Bar 24. I słuchajcie,
sprzęt jak sprzęt, naprawiliście, świetnie. Natomiast to, co mnie bardzo, bardzo kręci, to satysfakcja, że zrobiłem to we własnym zakresie. Kolejną usterką, którą sobie omówimy, to jest sprawdzenie, przetestowanie diody LED. Ja postaram się wyostrzyć. Jest. To jest dioda dokładnie z takich belek. Dioda 3 razy 1 W. RGB. Producenci tych urządzeń piszą 24 razy 3 W. Tutaj sumują moc tych diod. To jest dioda 3 razy 1 W. Odpowiednio w urządzeniach, które mam jeszcze w Ironach, tam jest 4 razy 3 W. Jak pisze producent 7 razy 12 W i urządzenie jest RGBW, to 12 dzielicie na 4 i macie 4 razy 3 W. Dobrze, to jest dioda. Za chwileczkę Wam pokażę, w jaki sposób ją sprawdzić. Czy jest sprawna? Do sprawdzenia takich diod potrzebujecie urządzenia zwanego multimetrem. Czarny wpinamy do COM, czerwony wpinamy do gniazda tego V, czyli volt, znak ohm i natężenia prądu w miliamperach, czyli środkowy i prawy. Ustawiamy sobie nasz multimetr na pomiar oporności i tak docelowo prawdopodobnie 2000 ohmów. Dioda ma zaznaczony plus z minusem, natomiast dioda ma przejście prądu w jedną stronę, więc jak podłączyć odwrotnie, to ona Wam się po prostu nie zaświeci. Natomiast z tej strony na diodzie mam plus, Wy tego nie widzicie, bo aparat nie jest w stanie tego wyostrzyć. I przykładam sobie plusik do jednej nóżki, a minusik do drugiej. I jak widzicie, dioda nam się w tym przypadku zaświeca w kolor niebieski, czyli na górze mamy blue, po środeczku mamy czerwony, widać, że działa, i na dole mamy kolor zielony. I tak sobie sprawdzacie na oporności rzędu 2000 ohmów, czy Wasze diody są sprawne. Jeśli dioda nie będzie miała tutaj przejścia z nóżki na nóżkę w linii prostej, to znakiem tego, że dioda jest uszkodzona i całe właśnie trzy, w tym przypadku w tych belkach trzy LEDy nie będą świecić w danym kolorze, czy w czerwonym, czy w zielonym, czy w niebieskim. I tak samo sprawdzamy diody oczywiście, bo ja Wam pokazałem, to jest nowa dioda. Tak samo sprawdzamy diody normalnie przylutowane do urządzenia, więc pokażę Wam teraz taką belkę. Co prawda ja tą belkę już naprawiłem, potem wpadłem na pomysł nakręcenia tego odcinka. I pokażę Wam taką belkę na żywym przykładzie. Zobaczycie, jak sprawdzić to na belkach. I tak samo, słuchajcie, tutaj dokładnie tak samo jak dioda leżała na stole, sprawdzamy sobie sprawność tych diod tutaj. Z lewej strony mamy plusik, zaznaczony jest nawet na płytce. Z prawej mamy minusik. Tylko chciałbym tak zrobić, żebyście to widzieli. I teraz tak. Plus do plusa, minus do minusa. Cyk zielony, cyk środkowy jest czerwony i B jest niebieski. To możecie sprawdzać, słuchajcie, na nóżkach tutaj diody na górze, natomiast możecie sprawdzać też na samych płytkach, bo czasami na płytce, gdzie jest przylutowana niby dioda, ta dioda nie świeci. Po przylutowaniu generalnie jest też taka kwestia, że te LEDy mogą Wam się świecić niezależnie do jakiej nóżki byście to przyłożyli, ale tutaj pomijam skomplikowaną elektronikę. To jest taki układ jakiś szeregowo-równoległy i to tak po prostu ma działać w wielu diodach. Natomiast ważne jest przejście. Jeśli po prostu nie ma koloru danego, to dioda jest uszkodzona. I co się dzieje w przypadku wtedy, kiedy sprawdzacie sobie wszystkie diody i wszystkie niby świecą dobrze na teście diod, natomiast jak włączacie urządzenie, to danego koloru nie ma. Na 99,5% Waszym problemem będzie zimny lód. I teraz co z taką rzeczą zrobić? Tutaj będziecie potrzebowali prostą obsługę i prostą umiejętność lutowania. Jeśli nie jesteście gotowi, to można się nauczyć. Są w internecie dostępne płytki do nauki lutowania. Troszeczkę cyny i lutownice. I teraz tak, to jest moja stacja lutownicza ZD929B. Ja ją kupiłem jeszcze jak miałem lat 16. To były takie czasy, że szedłem do sklepu, do elektronika, który serwisował
telewizory RTV AGD od czasów komuny po czasy dzisiejsze. Poprosiłem o ściągnięcie czegoś takiego, czekałem jakieś 2 tygodnie, aż mi to zimportuje i kupiłem. Do dzisiaj da się kupić podobne urządzenia, nie jest to drogie, tam kosztuje 200-300 zł. Do tego jest oczywiście kolba w tym przypadku zakończona taką niedużą końcóweczką precyzyjną do lutowania tych stopek. Ona się właśnie nagrzewa tutaj na temperaturę najmocniejszą 420 stopni. I jeśli stwierdzacie zimne luty, to precyzyjnie bierzecie sobie cynę, grzejecie nóżkę tutaj od LED-a. Ważne, żeby nie przegrzać, jak zobaczycie, że cyna Wam się topi, przykładacie sobie do tego cynę i rozprowadzacie po nóżce. Czasami jest tak, że jest to kryte jakimś starą, wyschniętą kalafonią. Można to zmyć najpierw, zanim zaczniecie lutować takimi oto na przykład preparatami do zmywania takich urządzeń elektrycznych, czy to kontakt, czy to jakiś alkohol, IPA, bez znaczenia. A zanim zaczniecie lutować, żeby Wam lepiej rozprowadzała się cyna, ja polecam stosowanie różnych topników do lutowania. Są to preparaty, które pomagają spowodować, żeby cyna się ładnie roztopiła. Po przewodzie smarujemy sobie końcówkę przewodu, w tym przypadku smarujemy sobie normalnie te nóżki od LEDów. Poczekamy sobie, aż taki topniczek wyschnie, on chwileczkę odparowuje, po czym przystępujemy do procedury normalnie lutowania takiego LEDa i nanosimy sobie delikatną ilość cyny, czy to najpierw na kolbę i przenosimy na LEDa. Pyk, 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 przytrzymujemy rozgrzany. Jak będzie topnik nałożony, to ta cyna z kolby przeniesie się na nóżki. Mi stopnikiem się lutuje dużo, dużo łatwiej niż bez. To też zależy od urządzenia. I uwierzcie mi, jeśli przetrenujecie każdą nóżkę, tutaj są luty już poprawione, co też zresztą chyba widać na tym filmie, chociaż nie wiem, jak to ostrzy. Włączacie do prądu i okazuje się, że naprawiliście we własnym zakresie zimne luty. Problem pojawia się wtedy, kiedy po teście diod okazuje się, że dioda jest fizycznie uszkodzona. Wtedy diodę trzeba wylutować, a musicie wiedzieć, że te diody klejone są do tej podstawy. I teraz tak, ja do wylutowania diod amatorskim sposobem używam pensety. Penseta jest do podważania nóżek i do ich wyłamywania. Można również te nóżki delikatnie wyciąć, natomiast bardzo ważne jest to, żeby tych nóżek nie wyrwać, bo czasami idzie wyrwać kawałek nóżki i wtedy będziecie musieli skrobać tutaj dalej i przenosić lód, czy też lutować jakimś drucikiem, kabelkiem, żeby te LEDy się po prostu przyczepiły, bo nie będzie do czego. Te diody sobie wtedy wylutowujemy. Te nóżki delikatnie, sztuka po sztuce, po prostu ja je wyłamuję, odłamuję. Jak już się cyna tutaj nagrzeje, podnoszę. Wtedy diodę cyk, wyłamuję, resztę tutaj nóżek odlutowuję. Potem ewentualnie można zastosować, słuchajcie, to też polecam, żebyście sobie kupili. I Wam pokażę na żywym przykładzie. To jest taka taśma do rozlutowywania. To jest taśma miedziana, przykładamy sobie to też do ściągnięcia cyny, jeśli macie nadmiar cyny, jeśli tutaj Wam się złączą przy lutowaniu, nie daj Boże, 2-3 piny, nic się nie stało, w większości przypadków taką taśmę przykładacie tutaj kolbę od lutownicy i ściągacie nadmiar cyny, aż cyna zostanie tylko na nóżkach. Po odlutowaniu LEDa, tego LEDa niestety trzeba stąd usunąć z płytki, łatwo nie jest, można go złapać normalnie szczypcami, cyk, przekręcić, on się odklei. Po co są LEDy klejone? Ano po to, że rdzeń LEDa metalowy jest pod spodem, przenosi ciepło na płytkę. I teraz jak będziecie takiego LEDa kleić, o widzicie, LED ma taki metalowy trzpień, taki metalowy rdzeń pod spodem i na ten rdzeń delikatną kapeczkę nakładamy, słuchajcie, takiej pasty, a jeszcze lepiej kleju albo pasty termoprzewodzącej. Dlaczego wybrałem klej, a nie pastę? Znaczy najpierw używałem pasty, a potem klej. Pasta jest spoko, natomiast przy lutowaniu ten LED potrafi tutaj sobie chodzić i nie do końca precyzyjnie za każdym razem można to przylutować. Jak użyłem kleju, tutaj delikatną kapkę, to po chwili klej związał i LED siedział już ładnie zaczarowany. Po ustawieniu go na miejscu wystarczyło tylko ładnie przylutować z powrotem. Natomiast tak jak mówiłem, ja tutaj mam opisane układy kolorów tych diod. Diod są 3, jest BRG, GRB i RGB. Ja akurat potrzebuję, słuchajcie, takich diod, których nie ma nigdzie. Jest to dioda GRB, 4x1 W.
Jeśli byście gdzieś takie widzieli, to możecie podesłać linka. Ja ich ciągle szukam, a 5000 sztuk mi się nie opłaca zamawiać. Pisałem do importerów, nikt takich nie ma. Szkoda, a wylutować diut raczej z dawcy się nie da, bo jest przyklejona, nie da się jej bez problemu, bezkonfliktowo odlutować, przynajmniej technologiami domowymi, jakie mam. I to tyle, jeśli chodzi o naprawę, diagnozę prostych takich usterek LED-barowskich. Mam nadzieję, że odcinek Ci się podobał, że będziesz teraz w stanie we własnym zakresie naprawić takie urządzenia, a jeśli nie, to przypomnę również dla Was, że ja taki nieautoryzowany serwis takich urządzeń również prowadzę i możecie do mnie napisać maila, skontaktować się ze mną i zobaczymy, co da się zrobić. Również otworzyliśmy w Keyboardway serwis czyszczący, konserwujący ruchome głowy. Jeśli używacie takich urządzeń, to po sezonie dwóch koniecznie trzeba wyczyścić optykę, napędy, paski, etc. Zapraszam również serdecznie do kontaktu, maila macie pod spodem, można się umówić, można mi wysłać urządzenia i odebrać je zrobione. A tymczasem zostaw łapkę w górę, jeśli używasz takich urządzeń, to zostaw komentarz, czy miałeś problemy, jeśli tak, to napisz, jakie miałeś wady, czy udało Ci się naprawić, czy poszły na śmietnik, czy może miałeś jakieś przygody z serwisami producenckimi takich urządzeń. Oglądałeś kanał Akademii Keyboardu Keyboardway. Raz jeszcze serdecznie dzięki patronom, którzy wspierają kanał, no i Wam, widzom, za to, że jesteście, subskrybujecie kanał i oglądacie. Piękne dzięki, trzymajcie się, cześć!